Hej, siemano, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Tutaj Hikaru, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Spor. Oczywiście kontynuujemy rozgrywkę i zajmiemy się tym, czym... zajmiemy się tym, co robiliśmy w odcinku poprzednim, czyli będziemy szukali dobrych planet do kolonizacji. O kurczę, to jest pułapka. Fuck my life. Fuck my fucking life, for the fuck's sake. Tutaj bardzo pomagają mi moi kompani, gdyż oni atakują bardzo sympatycznie wrogów, tylko nie wiem co zrobić, żeby im podnieść trochę poziom życia. To jest wszystko tier 1, ale czerwona przyprawa, nie przyda mi się to, tak mi się wydaje, tak myślę. Odlecieliśmy trochę daleko od domu, może się wrócimy i się zregenerujemy. Przy okazji zobaczymy, czy nam się przyprawy w bardzo sympatyczny sposób zebrały. Tutaj mamy 3, skoro na naszym Midgardzie mamy aż 3 przyprawy, to myślę, że na innych planetach będziemy mieli tego znacznie, znacznie więcej. Dobra. Co tu mogę zainwestować? Zwiększa rezerwę energetyczną statku kosmicznego, to mi się bardzo przyda. Kupię, jest to drogie, fakt faktem. Średnia ładownia, na razie tego nie potrzebuję. Nie narzekam na małą ilość miejsca. Burza lodowa. Miotacz zadowolenia, poprawia stosunki z obcymi gatunkami zamieszkującymi planetę. To jest ciekawe, ciekawe bardzo rozwiązanie chyba, zwłaszcza wtedy kiedy mamy z kimś wojnę, a jej nie chcemy. Tak myślę. Myślą. Dobra, wyłączmy sobie te filtry i po prostu polatamy po planetach. O, właśnie, dokładnie o to mi chodziło. Jak będziemy mieli większy magazyn tej przyprawy, to będziemy mogli mieć nie 5, tylko na przykład 10. Nie będę musiał dzięki temu latać tak często, bo tych kurczę śmiesznych planetach, bo tak latanie cały czas to jest dosyć kłopotliwe, no tak co chwilę latać, żebyśmy nie tracili tej przyprawy, bo po co czekać i żeby ona nam się nie napełniała, skoro może nam się naprawdę napełnić. Czy ja z nimi mam sojusz? Zobaczymy przy okazji, czy możemy coś fajnie sprzedać sympatycznie. To za 4000. Nie chcę go sprzedawać, to jest zbyt cenne, żeby za takie psie pieniądze to. Słaba bomba, która uszkadza pojazdy i budynki. To 65 tysięcy. Koszty, co to jest? Średnie. Precyzyjna średniej mocy. Słaby ostrzał w linii prostej. Dobry do niszczenia celów naziemnych. Słaby ostrzał, średni ostrzał. Ja bym chciał coś takiego, no wiecie, mocniejszego. Chociaż wydaje mi się, że na początku muszę... A właśnie, jeszcze nie sojusz z nimi. Bo nie wiem, czy mam. Nie pamiętam. Dyplomacja. Chcę kupić, nie chcę. Chcę zakończyć naszą wymianę handlową. Ten sojusz dobiegł końca. Trzymkaj się, manko. Nie, to znaczy, że mamy z nimi sojusz. Podoba mi się ten sojusz. Więc. Nie będę niczego z tym robił. Tam. Dobra, tam nie trzeba lecieć. Zaraz. Wait. Gdzie ja lecę? Ja chciałem na moją. O, tutaj. Po moją różową. O, kurczę, przekazu. What the fuck. Tyle przekazów. Tyle połączeń i nie wiem, które odebrać. Dobra, wznówmy sobie nasze filtry. Dzieci z poda żądamy. Ignorujemy żądania. Fuck you, you bitch. Fuck no. No fucking way. Dobra. Oni mają dosyć... Kurczę, nie chcę z nimi walczyć, naprawdę nie chcę, wiecie co? Może ja polecę i szybko z nimi pogadam. Dzięki za wysłuchanie, misję. Aha. Dlaczego już to porzucasz wyzwanie planety? Twoje zobowiązania w jaki sposób? Masz zamiar zatrzymać słowo?
Jasne, wrócę w mgnieniu oka. Aha, to ja mam z nimi wojnę, tak. Ale... na planecie Adonis. O, tutaj jest planeta Adonis. Aha, co? Czyli oni... oni walczą z tym... z tą rasą? Zniszcz wszystkie wieżyczki na planecie, a nie w życiu! Nie, ja nie mam zamiaru niszczyć tego, mojego przymierza z tymi frajerami. Nie mam najmniejszego... zamiaru. Nie ogarnąłem, że oni, że my mamy taką misję u nich. Poleć... niech... nie, dobra, nie chcę kurwa tam lecieć. Chociaż... dobra, lecimy. Odwołamy to. Ale jestem niezdecydowany. What the fuck? Co się tam dzieje? Emisję? To się po prostu nie uda. Dobra, dyplomacja. Może 10 tysięcy? Aha, czyli nie polepszyliśmy stosunków z nimi. Aha, oni cały czas nas ostrzeliwują. How nice. I za chwilę mój przyjaciel umrze. To mi się naprawdę nie podoba. Kurczę, dlaczego musimy mieć z nimi wojnę? What the fuck, dlaczego? Nie podoba mi się to. Naprawdę to mi się nie podoba. Aha. Ignoruję. Fuck! Co tu się dzieje? Dlaczego oni... dobra, wiecie co? Gdzie jest moja planeta macierzysta? Okej. Zrobimy tak. Zrobimy w ten sposób, że tu tutaj się zregeneruje. Ja bym chciał zobaczyć, co możemy kupić, jeżeli chodzi o... o, to może sprzedam niebieską przyprawę. Ja bym chciał kupić coś do walki. Słaba bomba. A, weźmy tą słabą bombę. To się pewnie przyda, bo to niszczy budynki. Nie mam jeszcze czegoś takiego. To naprawdę będzie fajne. Dobre doniesienia celów naziemnych. Dobra, to też weźmy. Jak trzeba, to trzeba, ludzie. Będziemy się teraz, kurczę, bronić. Nie mam innego wyjścia. Żółta przyprawa z Elion sprzedam. Zbyt mało. Nie warto. Dlaczego nie ma takiego imperium, które dobrze by kupiło żółtą przyprawę? A może po prostu nie czas teraz na nią? Nieważne. Dobra. Dlaczego każdy chce ode mnie pieniędzy? Brak funduszy. What the fuck? What the fuck? Dlaczego? Dlaczego mamy tak trudno tutaj? A to są ci, tak? A zobaczymy, jakie oni mają... oh, kurwa, oni są aż tutaj, daleko zalecieli. Dobra. Zobaczymy, co oni tutaj mają. To jest te dwa, tak? Oni mają tylko dwa miasta tutaj, może uda. Ocal planety przed ekokatastrofą. Dobra, najpierw ekokatastrofa, a potem zaczniemy atakować. A gdzie jest mój radar, który pokaże mi, co zniszczyć? Dobra, wiecie co? Czasem jak radar nie pokazuje nic, to dobrym patentem jest wrócić, wylecieć z tej planety i wrócić na nim jeszcze raz, wtedy często pokazuje. Ale widzę, że to nic nie daje. A boję się, że stracę tutaj tier drugi. Nie mam jeszcze tiera drugiego, a tu jest przyprawa niebieska, więc naprawdę przydałaby mi się jak najbardziej. No kurczę, no nie wiem. Nie pokazuje mi radar niczego. No, nie wiem, nie wiem. To jest dziwne. Dobra, wyjebane. Najwyżej straci tier, przejmę sobie inną. Gdyby się spróbowali niszczyć te wieżyczki. Aha, dobra, to może najpierw zniszczymy tych, którzy mnie tu latają i atakują. Co się stało?
Statek kosmiczny z... Aha. Dobra. Dobra, rozumiem. Oni byli słabi. Myślę, że sobie sam poradzę. Jak nie, to sobie zapisałem grę w razie czego. Też to nie będzie takie łatwe. Ale zobaczymy, może się uda. Mają dwa miasta. Najwyżej nie wiem, co zrobię. Najwyżej po prostu polecę na moją macierzycą planetę. Uleczę się, wrócę i dokończę dzieła. Ale oni mają mocne statki, cholernie. Strasznie wytrzymałe. Znaczy, że wypadałoby ulepszyć sobie różne rzeczy. Gdzieś tu jeszcze latał, bo tutaj jest. Fuck. I jeszcze raz chyba wystarczy. Zaatakowanie go, szmaciarza. No dobra. Aha, tu jeszcze jeden mi leci. Skubaniec. Gdzieś tutaj jest. I co, jak ich załatwię, tak, to wtedy... Już nie będą się żadni pojawiać, tak myślę, mam nadzieję. Ale jestem bardzo słaby. Mam bardzo małą wytrzymałość i mały damage. Naprawdę będę musiał popracować trochę nad uzbrojeniem. To jest, myślę, podstawa. Ja trafiam. Nie, nie trafiam. Fuck. Ale to będzie zbyt długo trwało. A to ma taki mały zasięg. O, to ma lepszy damage. Całkiem sympatyczne. Jak gdybym tą bombę jednak tutaj rzucił. Czy ona coś robi? Tutaj nie ma wieżyczek, mi się wydaje, bo by mnie coś atakowało. O, ten odcinek będzie dłuższy, będę pobijał tą planetę. Aha, to te statki widzę, że się respią, żeby bronić tej planety, tak? Dobra, skoro się respicie. Dlaczego nie mogę was trafić? Powiedzcie mi. Pataszane. Ale ciężko przychodzi walka tutaj, naprawdę ciężko przychodzi. Myślałem, że to jest trochę łatwiejsze. Zawsze grałem w spora, to nie atakowałem innych planet. Okazuje się, że to nie jest takie łatwe. Nie, najwyżej polecę tam na planetę macierzystą. I się zregeneruję, to ich rozpierdolę. Dobra, dobra, tego już chyba nie ma. Okej, fajnie. Ale tutaj kolejni przylecieli, fuck. Ale oni są słabiutcy. Na szczęście. Zresztą ten jest mocniejszy. On, ten jest mniejszy, ale mocniejszy, fuck. Taka walka wydaje się być dobrym pomysłem. On mnie nie może trafić, a jego... z dużą łatwością niszczę. No dobra, jakoś idzie to przyjmowanie. Mam nadzieję tylko, że ci, którzy tutaj tam lecą dalej, się na mnie nie zdenerwują. O właśnie, bo które mnie atakują bardzo niesympatycznie, nieprzyjemnie.
O kurczę, spierdalam stąd. Przylecieli tutaj, niechcące. A może chcące? Chuj wie. O wow, czeka mnie wielka wojna. Mam nadzieję, że moi sprzymierzeńcy mi pomogą. Mam taką sporą nadzieję. Handel. Może sprzedamy coś. No to kurczę, muszę sprzedać to, żeby mieć więcej hajsu. Dobra, sprzedamy. Trudno, nic mi się nie stanie. Korona mi z głowy nie spadnie, jeżeli raz sprzedamy coś za niższą cenę, niż to jest warte. Co? Gdzie? Gdzie mi to plądrują? Lecimy tam od razu. Od razu tu lecimy, żeby było pięknie. Gdzie mi to te statki plądrują? Nic tutaj nie widzę. Aha, że ten ekosystem się jakoś psuje, tak? Dobra, gdzie są kolejni? Tutaj. Dobra, jeszcze jeden został. Dobra, udało się. Udało się jak najbardziej. Handel, co wy macie? Nic, na nic nawet mi nie możecie tutaj kupić. Kurczę, jak ja to mam być patriotą, skoro moi nic fajnego nie mogą mi zaoferować. O kurczę, no to jestem w dupiu. Całkowicie jestem w dupie, zrobiłem kurczę wojnę z wielką cywilizacją. Nie podoba mi się to, jestem głupi. O, jestem głupi. Dużo ich. A gdzie oni kurwa są? Oj. Ale oni są słabi na szczęście, parę hitów i wymierają. I miasta ewentualnie mi jeszcze mogę mu pomóc. Aha, to póki jest atak na moją planetę, to nie mogę się doładować, tak? Rakieta protonowa jakaś. Zobaczymy, co to jest rakieta protonowa. O, tą mogą mi bardzo fajnie kupić. Tak, mida broń do walki z innymi statkami. To mi się podoba. Dobra, to mi się podoba. Dobra, lecimy teraz przynajmniej tą planetę. For the fuck's sake. Aha, jeszcze to mi atakują. What the fuck? No i to zrobiłem bardzo źle. Bardzo kiepsko. Ale trudno, będziemy prowadzić wojnę. Nie przeszkadza mi to. O, widzę, że teraz łatwiej się z nimi walczy, bo to zadaje większe obrażenia. Fajnie. Ale tutaj mi niszczą budynki. To mi się naprawdę nie podoba. Ale mam spory damage. Bardzo spory. Mogę mi rozpierniczyć bardzo szybko. A skąd oni się tutaj biorą? Skąd tu jest ich tyle? Jeszcze jeden to jest atak, tak? Dobra. Tutaj się doładujemy od razu, to jest dosyć tanie. O, i sprzedam tą przyprawę i mam troszkę golda. O, to jeszcze mogę fajnie sprzedać. Dobra. I mam prawie milion. Na moje własne zachcianki. Jest pięknie. To mi się podoba.
Co my tutaj mamy? Co to jest? Wzmacniacz zadowolenia. I co mi to da? O, odznaka. Dobra, teraz ja mam to czasu, muszę dokończyć jeszcze nie tamtej planety. Tylko wadzę tu jeszcze przyprawy. Dobra, tutaj lecimy. W końcu trzeba podbić tą planetę. Kiedyś trzeba, nie? Ludzie? Ludziksy moje, kochane. Dobra, tych już pokonamy z większą łatwością. Zobaczcie, jak to sympatycznie idzie. Ogólnie w tej grze jest fajne to, że to co robimy, to tego więcej dostajemy. Na przykład jeżeli dużo atakujemy, to będziemy dostawać dużo broni. A jeżeli na przykład wolimy pokojowe rozwiązania, to dostajemy więcej właśnie jakichś narzędzi do terraformacji i tak dalej, tak dalej. Dobra, trudno. Gra mi się zawiesiła, fuck. Dobra ludzie, jestem z powrotem. Cofnęło mnie do tego momentu, gdzie jeszcze nie zaczęliśmy walki z tym wszystkim. Więc zróbmy tak, że jeszcze jej nie będę rozpoczynał. Kurczę, sorry ludzie, że mi się tak dzieje, ale naprawdę nie mam pojęcia dlaczego. Dlaczego ta gra mi się tak zawiesza. To mnie naprawdę irytuje niesamowicie. No musicie mi to wybaczyć, naprawdę, przepraszam was. Jestem naprawdę bardzo wkurwiony, że tak brzydko powiem, tą sytuacją, bo to wychodzi na moją niekorzyść, tak? Coś zaczynam atakować, no to już powinniśmy dokończyć to atakowanie, a wychodzi na to, że to jest gówno i robota, no. Dlatego niestety myślę, że będę. Myślę, że nie będę długo prowadził tej serii, naprawdę, bo to nie ma sensu, a tylko człowieka to, myślę, że irytuje. Więcej tu jest właśnie przyjemności niż zabawy. A wielka szkoda, bo gra mi się naprawdę bardzo podoba, jest świetna. Niesamowita gierka. Może było w nią grać godzin. O, tutaj jest fioletowa przyprawa. Bardzo bym ją chciał. Ludzie, można grać w tą grę godzinami, naprawdę nawet nie godzinami, to jest mało powiedziane. Można grać w nią, kurczę, tygodniami, miesiącami. Nie wiem naprawdę ile czasu trzeba poświęcić, żeby zbadać tą całą galaktykę. To jest naprawdę niesamowite, to jest coś genialnego. Ale jeżeli mój Windows 7 64-bitowy nie ogarnia tego, to nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia co mam zrobić. Nie mam pojęcia ludzi co mam zrobić. Bo... No cóż, no co ja mogę jeszcze więcej powiedzieć? No chyba sami rozumiecie jaka jest sytuacja, nie muszę nic tutaj dopowiadać i tak dalej. Chociaż na przykład teraz jak mi wywaliło tą grę i okazało się, że nie mamy wojny jednak z tym, z tą cywilizacją, z tą rasą, to troszkę poczułem ulgę. Poczułem ulgę, ale... Co tu mamy do zrobienia? Nie, może innym razem. A ogólnie oni są strasznie niepokojowo nastawieni. Nie podoba mi się to, że oni dają nam questy, żeby zaatakować inną cywilizację. To mi się nie podoba, oni są strasznie, strasznie waleczni, agresywni i tak dalej T1, ale tu jest czerwona przyprawa, mnie to nie interesuje. Jej jest za dużo. A co to jest? To czerwone. To czerwone coś, jakaś mgławica chyba. Wielka. Wielgaśna, jo, pięknie. Tutaj jest T1 z żółtą przyprawą. Przyda mi się ta żółta przyprawa. Mam już cywilizację, ale mamy takie zadanie, żeby robić... A, dziwny statek, dobra. Czyli robimy tutaj... Robimy tutaj tą kolonię. Nawet nie mamy chyba troszkę pieniążku, żeby ją rozbudować. Przepraszam, chryba mi łapie. Siewca chmur. Obłok próżniowy. Raj wydaje mi... O, nawet mnie na nic nie stać, ludzie. A więc tutaj tylko postawimy
Znaczy, zapiszemy te nasze budowle i polecimy na inną planetę. Będziemy po prostu pamiętać, że tu jest kolonia i przy najbliższych funduszach będziemy w nią inwestować. Będziemy inwestować, ludzie. Tak więc nasze imperium będzie się rozrastać jeszcze bardziej. Dziwny kamień. Dobra, zobaczymy, gdzie jest ten dziwny statek, dziwny obiekt niepokojący. Tam jest. Pomożemy im. Oni są naprawdę spoko ziomkami. Myślę, że warto mieć z nimi fajne stosunki. I trzeba, myślę, że wspólnie zaatakować tych pomarańczowych cywilizacji. Tyle, pomożemy im. Oczywiście. A to są. Dobra, to musimy atakować. A nie, to są różowi. What the. Nie. Nie wiem, jak to jest. Nie wiem, ej, co ja mam robić? Nie wiem, których mam mordować. Aha, to są Groxowie. Imperium Groxowie. O kurczę, ile oni mają hapsa. Ja pierniczę. Kup dwa zniczy. Nie, tego nawet nie możemy tutaj. Dobra, myślę, że oni sobie poradzą, sobie poza zasięgiem. Wróć do domu, aby ukończyć misję, dobra. Tutaj naprawdę nie możemy im pomóc. Ale pokazaliśmy im, że jesteśmy w stanie im pomóc, że okazują taką inicjatywę. Tutaj jeszcze zalecimy, chociaż tylko po to, żeby właśnie odznaczyć, że nam się. Żeby nam się kwadracik pojawił. Wracam na planetę macierzystą, zobaczymy, co tutaj mamy do sprzedania, do kupienia. Ma jedną przyprawę. Zregenerujemy się. To sobie sprzedamy. Jak teraz, to kiedy? Średnia ładownia. Nic fajnego oni nie mają. Totalnie nic. Nul. Zero. Dobra, ludzie, to sobie zapiszemy gierkę. Zapiszemy sobie gierkę. I to by było na tyle. Mimo wszystko mam nadzieję, że wam się podobało. Już nie pytajcie mnie w komentarzach, że mi się ta gra tak zawiesza. Gdybym mógł, to ja bym coś z tym zrobił, ale nie znalazłem czegoś na internecie, jak to naprawić. Próbowałem już trybów zgodności z Visty, z XP-ka, ale to nic nie pomaga. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobało i trzymajcie się ciepło. Cześć!